Bardzo lubię te stare slashery jak Freddy Krueger, Jason, Halloween, Leatherface, ale też do tej grupy należy na przykład Ghostface z serii Krzyk. A więc co, dzisiaj zobaczymy tą figureczkę w stylu retro z firmy NECA, Ghostface'a. Już widzieliśmy wcześniej tą bardziej rozbudowaną wersję, ale mniejszą z NECA Ultimate. Także przejdźmy do prezentacji figurki Ghostface'a i przekonajmy się, która figurka jest lepsza, Ultimate czy Retro. Zapraszam do oglądania. Jest to figurka retro zapakowana w blister, to jest te najpopularniejsze wydanie, które możemy zobaczyć, czyli Ghostface na tym fioletowym tle bez telefonu. A jest jeszcze inna wersja z telefonem, ciężko dostępna. Także rozpakujmy figurkę i zobaczymy, jak wygląda po rozpakowaniu. Figurka Ghostface'a mierzy około 20 cm, jest ona w pełni ruchoma i ma na sobie tunikę z prawdziwej tkaniny, ale w wersji Ultimate również tunika była z prawdziwego materiału. Cały ten strój Ghostface'a jest dość prosty, prosta wykonana maska, wygląda jak jakiś kosmita, ale po nazwie tej postaci jednak niby przypominać ma ducha. No i okryty jest taką tuniką z kapturem i to tyle. Kaptur możemy zdjąć, ale okazuje się, że ta maska jest zakładana na całą głowę, więc tył głowy również jest zakryty. Tunika jest prosta, cała czarna, bez żadnych szczegółów. Na dole możemy zauważyć takie specjalne wycięte trójkąty, taka stylowa jak u Flintstonów. Gdy wyprostujemy jego ręce, to też zauważymy taki wiszący materiał, również ponacinany. Pod tuniką widzimy nosi czarne spodnie, również zwykłe, bez szczegółów, szerokie, nie ma co tu się rozgadywać. Jego obuwie jest brązowe, sznurowane, ładnie wykonane i wygląda jak prawdziwe, a na podeszwie mamy wybite logo firmowe, bez dziurek na podstawkę. Ghostface nosi również czarne rękawiczki, ale dłonie ogólnie również są bardzo fajnie wykonane i możemy nimi obracać. Tak samo reszta jego ciała jest ruchoma, tak jak wspomniałem na początku. W zestawie do figurki otrzymujemy modulator głosu, bardzo malutki gadżet, ale jednak ze szczegółami możemy użyć nawet malutkie guziczki. A do modulatora dostajemy specjalną wymienną dłoń, która będzie go trzymać. To wymieńmy mu tą dłoń. Gdy dłoń jest wymieniona, wciskamy mu ten cały gadżet. Do Ghostface'a dostajemy oczywiście narzędzie zbrodni, nóż. Bardzo ładnie wykonany, jak samo ostrze, jak i również rękojeść. Jest to tylko jeden nóż w zestawie, w wersji Ultimate mieliśmy, jak dobrze pamiętam, 3 noże, no ale jeden konkretny wystarczy, prawda? Załóżmy mu poprzednią dłoń i włożymy mu do łapy ten jego scyzoryk. I cyk! Mamy Ghostface'a gotowego do ataku. Albo dajmy nóż z ostrzem od dołu, żeby dźgnięcia były mocniejsze. Jeszcze modulator w ręce, bo kieszeni nie ma, więc musi go trzymać. No i jak wam się figurka podoba? Bo według mnie Ultimate jest lepsze, ponieważ wygląda on identycznie, tylko jest troszkę mniejszy, a za to Ultimate ma dużo więcej rzeczy, główek i różnych takich innych bajerów w zestawie. A cena jest bardzo podobna. Także bardziej polecam kupić Ultimate. Także na dzisiaj to jest wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Zapraszam do obejrzenia poprzednich filmów i zostawienia subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych filmów. Ja się z wami żegnam. Na razie i cześć.